piosenkę to halo, halo. Piosenkę chyba będę miała albo wyłączę, bo musi coś grać. Bo to jest moje światło, chciałam powiedzieć. Monitor jest moim światłem. Witam wszystkich serdecznie. Tak, i próbuję właśnie ustawić i teraz tak. Jasno? Ciemno. Czekajcie. Jasno? Za jasno. Ciemno. Dobra, będzie tak. Będzie tak. Witam wszystkich, którzy dołączają. Witam, witam na kawie z wróżką. Kawa z wróżką, czyli ogarnianie rzeczywistości, która jest nieogarnialna, ale wszystko Wam opowiem, dlaczego jest nieogarnialna. Otóż tudzież. Natomiast na pewno ogarnialne jest to, że postawimy sobie karty, zapalimy świecę, zrobimy przesłanie, a potem zobaczymy, co dalej. Także witam, witam. Patrzę, żebyście się zeszli, kawkowali. Ja przetasuję sobie karty, których używać będziemy, także zaraz zobaczymy, jak to będzie w tym tygodniu energetyka przebiegała, czy padniemy, czy udźwigniemy. Co czy, udźwigniemy. Jak to było? Co nas nie zabije, to nas wzmocni, nie? No. Dobra. Dzień pochmurny, trzeba się uśmiechać i tyle. I tyle. Dobra. Karty przytasowane. Słuchajcie, zaczynamy od dzisiaj. Zobaczymy, co będzie. Czarna przegrywa, czerwona wygrywa, czy odwrotnie. Już patrzymy. Dzisiaj mamy kartę gwiazdy, słuchajcie. No to bardzo dobrze. Kropka. Nie, ale tak naprawdę są to bardzo fajne, pozytywne energie. Można iść w swoje talenty, można zrobić jakąś ekspresję taką ze sztuki i upiększyć przestrzeń. Gwiazda daje nam przede wszystkim dobre prowadzenie, szczęśliwe chwile, momenty, zadowolenie, takie brak uwikłania, taki luz, poczucie szczęścia. Nawet jeżeli coś jest negatywnego, to dzisiaj może być załatwione w sposób, powiedziałabym, natychmiastowy, bo gwiazda jak trzech mędrców gwiazda prowadziła, taki trzej mędrcy normalnie z gwiazdą będą nas prowadzić. Także bardzo ładna energetyka na dzisiaj. Fajnie, bo zaczynać od poniedziałku, to wiecie, potem to już nam się nie chce, ale w poniedziałek to jest jeszcze taki koń pociągowy, który jak pociągnie, to pójdziemy dalej, więc rozruch, słuchajcie, na dzisiaj być musi. Z lalek wykonaj odważny krok w celu poznania i zrealizowania swojego przeznaczenia. Gwiazda to też jest przeznaczenie. Ważny krok w celu zrealizowania swojego przeznaczenia. Ważna sprawa, jeżeli coś Wam chodzi po głowie, jeżeli macie jakieś dylematy, jeżeli tu się coś dzieje, to warto by było zaryzykować. Pamiętajcie, że my najbardziej boimy się tych rzeczy, na których nam najbardziej zależy. Jeżeli mamy, nie wiem, załatwić coś z koleżanką, załatwić coś z kolegą, załatwić coś ze współpracownikiem, idziemy i załatwiamy. A jak mamy się udać po podwyżkę, a jak mamy jakieś poważniejsze rzeczy zapodać, to się okazuje, że już te poważniejsze rzeczy są trudniejsze, bo co? Bo nam na nich zależy. Więc warto by było zrobić ten odważny krok w celu poznania i zrealizowania swojego przeznaczenia. Także dzisiejszy dzień. Ok. Patrzymy wtorek, słuchajcie, karta świata. Kolejny wielki arkan, silny, mocny tydzień. Musi być silny i mocny tydzień, dlatego że we wtorek mamy Mabon. Słuchajcie, kończymy pewien cykl. Zbiory zostały zebrane, to są drugie dożynki. Pamiętajcie, że jest jeszcze miesiąc czasu, cały październik, na to, żeby z pól zebrać wszystko. Z pól, czyli pod tytułem z naszej pracy, owoców naszej pracy. Bo potem to, co zostanie już z tych owoców pracy na polach, to już należy do duchów od Samhain. Natomiast te drugie dożynki, świętowanie, wieniec dożynkowy, karta świata, dziękowanie za zbiory, proszenie o przetrwanie zimy, proszenie o to, by następne zbiory były jeszcze lepsze od poprzednich. Bardzo dobra energia, bardzo dobre momenty, silny, mocny tydzień, dwiema wielkimi kartami wielkich arkan zaszczepiony. Możemy wyjeżdżać, ruszać, robić, kombinować, godzić przeciwieństwa. Na karcie świata znajdują się czterech ewangelistów, cztery symbole, cztery żywioły. Tu możemy je we wtorek jednoczyć i walczyć, słuchajcie, o swoje. Także wtorek, kolejna mocna energia. A jeżeli chodzi o karty, mamy miotłuszkę, oczyszczenie, docenienie chwili, śmiała decyzja. Nie bój się porządnie posprzątać w swoim życiu. Wydaje mi się, że lepsza karta na nasze
wtorkowe działania, a propos sprzątania w życiu wyjść nie mogła, z tego względu, że tak naprawdę mamy w tym momencie ten próg, ten moment zakończenia, moment rozpoczęcia pewnych rzeczy. I posprzątanie we wtorek, do wtorku, jest najlepszym, co może przypaść nam w udziale, nie przypadkiem. Pamiętajcie, czynimy wedle woli naszej własnej. Jeżeli chodzi o środowe zapędy, karta już nieco pomniejsza, ale równie pozytywna. Drobne upominki, drobne radości, dodatkowe pieniądze, nawet nie zawaham się powiedzieć pieniążki, bo przy paziu monet to nie są wielkie sumy. Pewnego rodzaju ugruntowanie, uziemienie, wystabilizowanie pewnych rzeczy. Jak już nam wielkie arkana z poniedziałku i z wtorku pomogą w ramach ruszenia tego życia, zakończenia starego cyklu, tutaj nowym rokiem, nowym krokiem wchodzimy sobie po cichutku, po malutku, we wszelkiego rodzaju możliwości. Środa dobra, merkuryczna, na rozmowy, na drobiazgi, na spokój też. Kupawka. Uwolnienie, oczyszczenie, pożegnanie. Zaufaj temu, co nadchodzi, wraz z oddaniem swoich trudności. Cykl nam się piękny robi w tym tygodniu. Dzisiaj ruszamy do przodu z kopyta, jesteśmy koniem pociągowym naszego tygodnia. We wtorek kończymy negatywne rzeczy. W środę negatywne skończone rzeczy nie istnieją. Otwieramy się na nowe. Super. Robi nam się z tego piękna historia. Czwartek. W czwartek oczywiście zaraz po tym, jak już jesteśmy tacy świezi, nowi, cudowni i pachnący, otwierają się dylematy, czy dobrze zrobiłam. Karty wskazują tak. Wszelkie zakończenia, wszelkie podsumowania, wszelkiego rodzaju wyczyszczania, zawsze muszą być trzy synonimy, nie? Są bardzo pozytywne. Nie wchodźcie w myśl o kształty cudze, czyli mogą docierać do Was jakieś informacje typu a może powinnaś, tu najlepiej się wie, co się powinno, tu i tu. Nie wchodźcie też w własne myślokształty typu jestem uwiązany. W ósemce mieczy jest droga wyjścia. Tylko jeżeli takie widzimy świata koło, jakie błędnymi zatoczymy oczy, nie podniesiemy głowy do góry, nie widzimy tego wyjścia. Także nie wchodzimy w czwartek w negatywne myślokształty uwiązania, że czegoś nie możemy. Pamiętajcie, wszystko mogę, nic nie muszę. Joe pyta, kiedy najlepiej kupić mieszkanie, kiedy ubywa księżyca? Najlepiej wtedy, kiedy jest dobrze umówiony notariusz z całą masą kamieni, run ochronnych i do przodu. Ja sama wiem, kupując pewnego rodzaju rzeczy, że czasem nie da się księżyca co do tego ustalić, bo na przykład, nie wiem, czy na przykład robicie jakieś dziedziczenie i 500 osób musi się zgrać w jednym momencie, żeby podpisać jeden papier. Także te księżyce, to wiecie, to wszystko fajnie wiedzieć, ale życie pokazuje, jak to biegnie. I najlepiej wtedy do przodu. I z czym? Z dobrą energią wtedy, księżyc księżycem. Nie przeszkodzi, a pomóc może. Na kupno mieszkania ktoś kupuje, ktoś sprzedaje, dla kogoś ubywa, dla kogoś przybywa, słuchajcie, więc tutaj akurat w takiej wymianie to najlepiej z talizmanami. No i mamy na czwartek wiosenkę. Zabawa, radość, przebudzenie. Wpuść do swojego ciała i duszy energię radości i beztroski. Jak to robimy? Na przykład ja przed programem włączyłam sobie ze trzy piosenki, które robią u mnie na zasadzie biu, i potem mogę Was tutaj zamęczyć po prostu swoją energią, której mam bardzo dużo, bo muzyka, wpuść do swojego życia coś, wpuść jakąś radosną muzykę. Ja na przykład sobie wpuściłam Carminę. I'm a witch, you're a witch, we witches together. Tu. I już życie staje się piękniejsze. Już można zrobić kawę z wróżką, nie pijąc kawy jeszcze. Człowiek dopiero wstał. Ja Wam pokazała, ale Wam nie pokażę, bo telewizja kłamie. Mam piżamę. To nie. Tam tak. Jakkolwiek to nie... Tu widać, tam nie widać. Ale pokażę Wam, bo widać będzie kolanko, bo piżama też jest zacna. O Jezus. Ale tak to wygląda. Ciepełko w dupkę, a tutaj proszę bardzo, można gwiazdożyć. Dobra, piątek, słuchajcie. Piątek, dziesiątka pucharów. Miłość, dom, rodzinność, towarzystwo, w którym chcemy się znaleźć i chcemy przebywać. Sympatyczne spędzenie czasu. Dla osób samotnych moment na znalezienie kogoś. Dla osób
gromadnych, tych, którzy już mają swoje stado. Ja zawsze mówię, że rodzina, którą mamy, to tak, ale my się rodzimy wybierając może gdzieś tam. Natomiast przyjaciół, znajomych wybieramy sobie sami, więc to nasze grono tutaj może na przykład pięknie spędzić czas na wspólnej kolacyjce, nie wiem, oglądaniu czegoś tam, różne rzeczy są do oglądania, ciekawostki. Także naprawdę można tutaj zaszaleć piątkowo. Piątek, dzień Wenus, dzień miłości, dzień sztuki. W sam raz na towarzyskie super spotkanie. I mamy mateczkę, macierzyństwo, energia kreacji, spełnienie. Otocz się energią Wielkiej Matki, która stwarza, utula i niesie pocieszenie. Mam nadzieję, że nie będzie nas z czego pocieszyć, tylko że utulenie nastąpi i takie, wiecie, duchowe, w sensie, bo można przytulić duszę do duszy, ale można też przytulić ciało do ciała, jak tam kto ma i może, tulajcie się. Kuczaj mówi... ukochaj się. Ukochaj się, a ja mówię, utuloj się. Utuloj się, dokładnie. Dobra, w sobotę, słuchajcie, paśmiecz. Paśmieczy, który daje nam inteligencję, rządy rozumu. Tutaj może się dziać po prostu w planowaniu, we wszelkiego rodzaju rzeczach intelektualnych, super, ale to też dzień na rozmowy, na pisanie, jeżeli ktoś, nie wiem, muszę napisać tą magisterkę, ale w sobotę jak zaczniesz, poleci. Także tutaj wszelkiego rodzaju umowy. Umową jest również pójście i kupienie kartofelków, bo to jest umowa kupna-sprzedaży. W sensie ja biorę, tobie daję, ty mi dajesz, ja biorę. Także w ten sposób również i ta sobota tutaj faktycznie w takich lekkich, umysłowych czynnościach może nam przepływać. Dziesięciorączka. W lekkich, umysłowych czynnościach mop, wiaderko i ściera. Ale dziesięciorączka jest żadanicą, która pomaga w obowiązkach domowych. Sobota, najlepszy dzień na oczyszczanie. Pełnię mamy we wtorek, będzie już czas po pełni, więc tak naprawdę będzie można sobie wyczyścić nie tylko energię, ale również przestrzeń. Czysta przestrzeń to czyścimy. Pamiętajcie, ja Wam zawsze powtarzam, że na brudne majty nie zakładamy czystych majtek, bo i tak się ubrudzą. Więc najpierw trzeba wyczyścić, żeby potem przyciągnąć. To jest tak samo jak z relacjami. Relacja powinna być zakończona, żeby nowe weszło. Praca powinna być zakończona, żeby nowe weszło. Czyścimy w sobotę, także dziesięcioroczka. Przypraw codzienne rutynowe czynności szczyptą magii. Proponuję do tej wody, ściery i mopu dodać olejek oczyszczający, który działa rewelacyjnie i jest oczywiście, jak to się mówi? Lokacja produktu do zakupienia na sklepie Pentagram. Naprawdę 3 krople. On starcza na, ja nie wiem, wy się kąpiecie w tych olejkach, to ja już wam mówię, a w tych miłosnych szczególnie. Miłosnych olejków wiecznie nie ma na sklepie, bo wszyscy się w nich kąpią. Widocznie działają. Ale to jest 3 krople, bo to o magię chodzi, a nie o co innego. Także w sobotę wycieramy kurze. 7 buław na niedzielę. Tutaj już forsujemy swoje racje, ale to nie jest karta, która mówi po trupach. To jest karta, która mówi, mam przeciwników, mam przeciwieństwa, ale moje na wierzchu, nie dlatego, że jest głupio moje, tylko dlatego, że jest mądro moje dla mnie. Zdane egzaminy, ja wiem, że w nie... chociaż te szkoły, ten online może, nie wiem, może tak to się odbywa. Ja miałam normalny tryb studiów, czyli poniedziałek, piątek. Egzaminów w niedzielę raczej nie... miałam, może tam były jakieś na zasadzie zaliczenia, tam wiecie, tam, że ktoś nie miał czasu i w niedzielę zrobił, ale normalnie nie. Natomiast tutaj tak, pokonanie przeciwności, o może to słowo, bo nie chodzi o przeciwników, nie chodzi o ludzi, chodzi o rzeczy, które pokonać możemy, zdać egzaminy, hajdaj do przodu. I patrzę na te nasze tygodniowe karty, słuchajcie, dobry tydzień. No ale Mabon mamy Mabon, musi być dobry tydzień, słuchajcie, mocna energia, nów, pełnia w pannie, tak? Chyba w pannie. Karta kapustka, znaczy żadanica kapustka w ogóle. Gotowość na nowe, odpuszczenie, wdzięczność. Pokaż całemu światu, że jesteś gotowa na zmiany. No można wyjść na ulicę, oflagować się, napisać sobie na banerze, teraz flagi są modne, można powiesić na balkonie. Jestem panna do wzięcia, chętnie wyjdę za księcia. Nie? Można? Można. Także można się tutaj oflagować, jest ok. Fajny tydzień, słuchajcie. Fajny tydzień. Dobrze, słuchajcie, zapalimy sobie świecę naszą. Zapalimy sobie świecę naszą tygodniówkę. Któż do drzwi dzwoni? U drzwi twoich stoję pani po prostu. Pewnie kurier paczkę jakąś podrzuca, znając życie. A jak nie, to będziemy szybko kończyć i normalnie patrzeć, co za goście idą. Kot jest jak pies.
ten kot przyjmuje gości w drzwiach. Znaczy potem trochę przez te drzwi ucieka, trzeba go łapać, sprowadzać na dobrą drogę, ale to takie, wiecie, takie po cichutku. Ja nie narzekam na kota. Wezmę pomarańczową świecę, słuchajcie. Wezmę pomarańczową. Tak a propos wam w ogóle powiem, że w Actionie były w promocji czarne. Ja już trochę... Kurier, bo patrz, paczka szum. Były czarne i pięknie pachną, bo to te Black Raspberry, czyli mam jakieś tam borówki, nie wiem, coś takiego. Ale czarne ja już przygotowuję na Samhain. Teraz do, tutaj Mabon, to ja sobie tak latam, wiecie, do końca września na pomarańczówkach. Pomarańczowy kolor, czakra kreacji, czakra seksualności, czakra możliwości. Faktycznie, że o książki przyszły. Tak, bo ja zamawiam. No, pani tłumaczyła ostatnio. Będziemy paczać, słuchajcie. To sneak peek. Przyszłaś. Wiedząc, kim jesteś, będąc, kim jesteś. Widząc, kim jesteś, będąc, kim jesteś. Jeśli chcesz odkryć swoje potencjalnie silne strony, naucz się, w jaki sposób pokonywać życiowe wyzwania i odnaleźć cel swojej duszy. Sugeruję nie szukać dalej. No dobra. Ojej, drobny druk. I jeszcze taki dziki, taki starożytny trochę. Tak, to ta pani z innego kanału. Ale tłumaczyła. To z kanału tłumaczę. No dobrze, słuchajcie. Będzie okej, lekki papier, fajny. Zapalamy nasze świece. Kto ma swoją świecę, to podłącza się do nas. Kto nie ma, to podłącza się do nas, zapali w domu, bo pamiętajcie, że magia wymaga ofiar. Ofiarą jest w tym przypadku spalony wosk. Nie będziemy wylewać whisky na podłogę, chyba że do gardeł, ale to nie od rana. Zapalamy naszą świecę w intencji dobrego tygodnia. Ten tydzień w kartach był już dobry, ale miło by było, gdyby cztery żywioły nam pomagały. By pomagał nam ogień w energii, żeby tą energię mieć. Woda w realizacji naszych emocji, pozytywnych emocji, w realizacji tego, żeby ludzie przy nas realizowali też swoje pozytywne emocje. Ziemia by nas ugruntować, umocnić, uzdrowić, a powietrze by dodać nam rozumu. Wszystko musi być w normie. Ja powtarzam zawsze swoim klientom, idź za sercem, ale zabieraj rozum. I właśnie, żeby nam się dobrze żyło, żeby nam się dobrze darzyło i żeby ten tydzień był cudowny i piękny i bezpieczny i w ogóle. Tak, jeżeli ktoś ma urodziny od dzisiaj do następnej niedzieli, to czekam na Wasze zgłoszenia. Osoby pełnoletnie, jeżeli dla kogoś to za pozwoleniem tego kogoś, to chyba tyle obostrzeń, że tak powiem, modne słowo, czyli do 26 września. O, od dzisiaj do 26 września. I słuchajcie, od razu powiem, że jestem w ogóle nieprzygotowana, nie mam nawet pół notatki, co wam chciałam powiedzieć, z tego względu, że jestem neptykiem i nieprzytomniastą, bo Petersenowa zrobiła całodniową, całonocną i półdniową imprezę. Tak, to twoja wina. Nie spałam całą noc. Ja też nie spałam, się balowałem. Jak się położyłam po dwóch dobach wczoraj spać, to dzisiaj jak zadzwonił budzik o godzinie 8, bo ja mam nastawiony budzik na 8, dlatego, że nawet jeżeli mogłabym pospać do godziny 3, bo mam popołudniowe działania i programy, to wiecie, szkoda dnia. Więc jak zadzwonił budzik o 8, jak podniosłam oko, to stwierdziłam, że ciężka sprawa, właściwie po dwóch dobach i właściwie po trzech, bo dzień wcześniej jeszcze spałam 3 godziny, bo mama tam chorobowo pewne rzeczy, już jest dobrze, już dzisiaj jak gdyby wychodzi ze szpitala, ale wiecie, to zawsze gdzieś, no to spałam 3 godziny, potem nie spałam dzień, nie spałam noc, nie spałam dzień i jak rypłam, to po prostu słuchajcie, i jestem nieprzygotowana, nic nie mam, zero notatek, ale pomyślałam, że skoro po pierwsze w niedzielę, w sobotę mamy taką piękną kartę na oczyszczenie, to produktem tygodnia można zrobić olejek oczyszczający. Można zrobić olejek oczyszczający z tego względu, że to się na każdą sobotę przyda, więc produkt tygodnia odhaczony. Olejek oczyszczający, pamiętajcie, używamy do namaszczania świec, do robienia w spryskiwaczach. Chciałam wam udowodnić, że mam, ale właśnie gdzieś zgubiłam spryskiwacz. No. Jak dzisiaj siebie nie zgubię, to cud boski się stanie, tylko nie wiem, którego z bogów, naprawdę. Tego najbardziej roztargnionego chyba. No tak, oczywiście. A już widzę. Dobra, ale to nie sięgnę. Psikałam, znalazłam. Także trzy krople, można trzy krople do wanny, do kąpieli rytualnej. Pamiętajcie, to nie są kosmetyki, to nie są produkty spożywcze, to są produkty magiczne, więc w ten sposób ich używamy, starczają na długo, każda sobota wasza. Tutaj Małgorzata mówi, dużo zdrówka dla mamy. Niby pierdoła, ale moja mama wiek ma swój, więc
to jest takie, ja wiem, że będzie inaczej, nie czułam jakiejś nerwowości takiej, którą eksploatowałam na zewnątrz, bo intuicja mi mówiła, jest ok i jest ok. Teraz, żeby się tylko dobrze zagoiło. Natomiast, wiecie, rozum w tym przypadku, pierwsza w nocy, druga w nocy, trzecia w nocy, o 6 trzeba wstać. Było pięknie. Także dwie noce nieprzespane, trzy dni na balowaniu przez Petersonową po prostu, jak na góralskim weselu. Ale ten, i dlatego jestem nieprzygotowana, wymyśliłam produkt tygodnia. Tak, przekażę mamie, że jednorożce zdrówka jej życzą. Myślę, że będzie wszystko ok. Dzisiaj już, słuchajcie, jak już ktoś wychodzi ze szpitala, ja dzisiaj mam bardzo dużo energii, bo już jest jakby, będę musiała ją spryskać olejem oczyszczającym, bo to jednak szpital jest miejscem, jakim jest i to, trzeba się z tego po prostu oczyścić, bo tam się dzieją rzeczy. Ja w ogóle, jak ją odwoziłam, słuchajcie, ten szpital jest tak ogromny, że ja tam w tym budynku trzy razy się zgubiłam. Już miałam usiąść na schodach i zacząć płakać. Ja się w ogóle gubię w budynkach. Ja się w lesie nie zgubię, bo nawet jak nie wiem, gdzie jestem, to mniej więcej wyczuwam, jak, nie wiem, lis czy inny lew, wyczuwam, w którą stronę zostawiłam auto, żeby do niego wrócić. Natomiast w budynkach dramat. Jestem jak ten ptak w klatce. Nie wiem, co się dzieje, ale tak czarownice mają. Więc po prostu idę, korytarze, sraże, nie wiem, jakie prosektorium, podziemia, dach. O, ja siadam na tych schodach. A czy nie, jak już znalazłam te schody, to mówię, to jest jakaś główność. Gdzieś wyjdę, nie? Gdzieś schody. Gdzieś wyjdę. Bo windy, wiecie, tam, no, to nie jest takie proste. Schody. Ale mówię, zaraz, i nikogo nie ma, wszyscy gdzieś pracują w tym szpitalu, nie wiem, pracują, nie? Więc usiadłam, tak prawie usiadłam, tak zaraz zacznę ryczeć, ale szła jakaś pani pielęgniarka łamana przez sanitariuszka, nie wiem, i mi powiedziała, tam i pani wyjdzie, bo gdzie pani chce wyjść? A ja mówię, wie pani co, gdziekolwiek, dlatego, że mówię, jak już wyjdę przed budynek, to już auto znajdę. Więc jak pani, to jak gdziekolwiek, to najbliżej tu. Naprawdę powiedziała, gdzie pani chce wyjść? Gdziekolwiek, po prostu wypuśćcie mnie stąd. No więc tak było. No i druga taka sprawa, bo ja wam na kawce zawsze opowiadam ciekawe rzeczy, no to właśnie urodziny naszego jednorożca Ewy Petersen normalnie. A wy nie macie tych urodzin? Przesłania bym wam robiła, zgłaszać się. Ja wiem, że może słuchacie czy coś, ale ten, urodziny. No właśnie, więc było bardzo fajnie, dlatego że pojechaliśmy od rana, zjedliśmy śniadanie. Ja oczywiście, znaczy droga została troszkę zgubiona, ponieważ iż uparłam się, żeby przejechać przez most, ten taki, co ma takie liny fajne, więc ten i się lekko droga zgubiła na nawigacji, ale ten, ale trafiliśmy, tylko od, jak ja to mówię, od dupy strony, nie, ale trafiliśmy i właśnie i śniadanie, a potem pojechaliśmy do tego, słuchajcie, źródełka, bo my tam z Ewą mamy taką studnię przy Ślęży u podnóża, na której kiedyś była rzucona klątwa i my cały czas sprawdzamy, czy ktoś tam nie idzie i nie dopisuje. I tak co roku taka wymiana. Oni rzucają tą klątwę, a my ją ściągamy. Za rok. Oni rzucają tą klątwę, my ją ściągamy. Studnia pomalowana, klątwa wycięta, bo takim markerem, słuchajcie, ja chyba następny raz to już wezmę marker i normalnie poiksuję. Może tak. Też zdrapią, napiszą. No ale nieważne. I my tak co roku się barujemy przy tym źródełku. No i oprócz tego tam jest taki... Ja wam będę po kolei zdjęcia umieszczać, takie w miarę fajne. Tam jest taki... nie wiem, czy to kiedyś był jakiś kompleks pałacowy na tym, czy jakiś, nie wiem, właściciel ziemski miał jakiś dworek. Doczytać by trzeba było. Ale w każdym razie jest tak... Jest rzeka, ale zrobiona z takim tarasem jakby. Też wam poumieszczam. To znaczy na tym, na Instagramie to macie w relacjach. To macie i tam też właśnie i trzeba było zrobić kolejną magiczną rzecz, czyli spuścić śmieci do wody. Taka prawda. Tak. I spuszczaliśmy, więc magiczna rzecz została zrobiona. Jak co roku? Gaja mówi, szkoda, że nie było spotkania we Wrocławiu. Otóż nie było, bo były to urodziny. No, to były urodziny, więc wiecie, ja już też nie robiłam jakiegoś wybicia z rytmu. Tym bardziej, że my naprawdę jechaliśmy po to, żeby pojechać i wrócić, a nie zostać, aczkolwiek wyszło jak wyszło. Cała noc z wariatami przy kabaretach po prostu. Także szampan był, bito szkło. W ogóle naprawdę super, silna grupa pod wezwaniem. Spotkanie we Wrocławiu pewnie będzie, słuchajcie, na pewno, ale jak jedziesz na urodziny, to nie robisz przy tym takiej, że zawodowych, nie, rzeczy. Właśnie było urodzinowo.
I ten, no i właśnie tam byliśmy, bo to jest taki zawsze, ja jak jadę do Wrocławia, to lubię ten cel, jak gdyby osiągnąć tego źródełka. Jeszcze tam odkryliśmy właśnie te tarasy, tak fajnie tam było. To zrobiliśmy spuszczanie. Jeżeli nie macie łódeczek, słuchajcie, magicznych, magiczne łódeczki, to możecie spuszczać na liściach. Tam wiecie, zawsze długopis jest, marker, ja jeszcze runami. Bo jak mówię, jak ktoś znajdzie, nie odczyta, co ja tam spuszczam, nie? Sobie można, wiesz, runami napisać, tam napisałam, napisałam, zostawiłam, także tak. No i potem nagle zrobiła się 17. Ojoj, Nagle, myśmy to śniadanie z Ewą jedli, jedli, ale wiecie, w dobrym towarzystwie, ha, ha, hi, hi, ha, ha, hi, hi, śniadanie, la, 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 5 godzin. Śniadanie. No i nagle zrobiła się 17 i poszliśmy do knajpy gruzińskiej. Knajpa jeszcze nie jest jakoś, to jest nowa sprawa, to jest nowa sprawa ta knajpa. Ona tak się wchodzi i masz wrażenie, że wchodzisz do cukierni, nie do knajpy. Ale jest prawdziwy Gruzin przede wszystkim, czyli to nie jest to coś tam, to ta sieciówka, nie, nie, nie. Jest prawdziwy Gruzin, który powiedzmy mówi po polsku, nie? Fajnie, prawdziwy Gruzin. Mówi po polsku i robią tam rzeczy różne, każdy wziął co innego. Ja popróbowałam wszystkiego. I przede wszystkim limoniada gruszkowa gruzińska Była. była Dobrze, że pychota, wiemy. także zawsze to jest taki punkt programu w gruzińskich knajpach, także tak. Ale tam w tej knajpie jeszcze tak, nieromantycznie, nie coś, słuchajcie. Macie zdjęcie na Facebooku zresztą z knajpy. Tam jest światło takie naprawdę jak w cukierni. Mówię o świetle, bo zdjęcie nie oddaje radości naszych ze spotkania, ponieważ zaburza czasoprzestrzeń, ale Petersonia mówi, że leci odwiedzić starszą panią w domu starców, ale jedzenie było gruzińskie i to był punkt programu. No i potem nagle z tej piątej zrobiło się ciemno, a ja mówię, a ja nie byłam na rynku. Jak to, jak to? Ja Więc chcę na ja spacer. chcę na spacer po tym żarciu. To wiecie, człowiek kwadratowy po prostu. Kwadratowy. Pozdrawiam eksperta z pracy również. Człowiek kwadratowy, więc no dobra, no to na miacho. Ja Wrocław nocą. Duże miasta nocą są generalnie ładne. Wrocław jest przecudny. No więc zdjęć mam co niemiara. Nawet próbowaliśmy robić vloga z tym, że. Nie wierzę. Ja nie wiem, czy nie wyszedł. Zobaczymy, czy Się wyszedł, ogarnie. bo o coś się ogarnie, tylko tyle, że każdy nagrywał, słuchajcie, więc to. Bo ja latałam jak ta, jak ten motylek. Bańki mydlane! O, jakie światełki! Światełki uwielbiam. Wiecie o tym, że uwielbiam światełki, więc Się światełki! dowiedziałaś, że masz dwie knajpy w I Wrocławiu. mam dwie knajpy we Wrocławiu, co, z czego macie zdjęcia już? Jest Pijana Wiśnia, jedna knajpa, a drugie jest Cherry Blossom. Także dwie knajpy we Wrocławiu mam, posiadam. Każde miasto nocą jest piękne. Ja we Wrocławiu byłam nocą, jak był jarmark dominikański. Wróć, to jest Gdańsk. Jarmark Bożonarodzeniowy. I też jest piękny i są światełki, tylko jest tyle ludzi, że po prostu mało widać przestrzeni, widać rzeczy. Natomiast tutaj byli ludzie, ale przestrzeń była bez rzeczy. Tam na tym był jakiś jeszcze tam, że grecki tydzień, czy tam coś, więc tam jakieś jedzenia greckie były, ale my już byliśmy tak kwadratowi, że po prostu zapomnijcie. A potem poszliśmy ze Starego Miasta, nie zatrzymując się, tylko tak chodząc wokół i te bańki tam puszczali tak fajnie i te bańki w tych światłach. Wow. Zdjęcie tego nie oddam. I ten pan, który grał, co on grał? ACDC? Nie. Nirwana. Nirvana. Gdzieś w tych klimatach i w ogóle taki fajny chłopak i ta muzyka. No ale potem poszliśmy na mosty. Ja to mówię na mosty, ja to nie wiem, to jest Ostrów Tumski. Tak. No właśnie. No to tak, typ, 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 czakram, typ, 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 katedra, tu, 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 zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia. Otóż mówię, że na moście zakochanych nie ma kudek, Z pościągali. boczku. Z boczku już teraz są, ale ostrzegam przed kłódkami. Od razu mówię, tu tam wcisnę magiczną sprawę. Ostrzegam przed kłódkami, nie zapinajcie miłosnych kłódek na moście. Gwarancji tego, że ktoś pożyje z nami do końca dni naszych, czy w ramach życia, czy w ramach życia. Tak, a kłódka zapina. Potem można być długoterminową wdową albo długoterminową rozwódką. Niepotrzebne to jest, jeżeli mamy zapiąć miłość, zapnijmy ją tutaj, bo to nosimy ze sobą i to możemy odpiąć w razie uwalniania. Można też zapinać w różnych innych miejscach, ale tutaj polecam.
co? I na tych mostach, ja mówię, dobrze, że podcinali, bo teraz weź, relacja może się nie udać. Czasem się łączymy, czasem się zaczynamy mijać. A kłódka jest. Nie zapinajcie kłódek na mostach. Symbol fajny, energia nieciekawa, bo potem weź szukaj tej kłódki, żeby ją odpiłować. Jak chcesz ułożyć sobie życie na nowo, nie polecam. Magia niezbyt fajna. Rena mówi, mój syn miał pindolił, tak słucha hrabiny, że do niego zagadałam. No, porządny człowiek. Porządny człowiek, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Także tak, no i jak już poszliśmy, to się nagle okazało, że jest koło 12, jakoś tak wiesz, 11 może. Oprócz tego, że były drifty na dwóch kołach, żeby wcelować w bramę, która pojawiała się znikąd. Nie, za żółtym autem Petersenowa, za żółtym autem. Petersenowa jest czarownica, inaczej widzi. Coś, co jest stricte pomarańczowe, ale tak pomarańczowe, jak te świece moje, jest żółte. Każdy szukał żółtego auta, nikt nie znalazł, więc musiał być drift przez pół ulicy w tę bramę. No to był, co był? Złoty szampan na dobrobyt. Złoty szampan na dobrobyt był i był dobry. Bo ja jakoś kupowałam te... Wiecie, są takie szampany... Szampany... Ale są najlepsze, bo te Deum Perignon, to niestety nie. Natomiast z takim złotym pyłem był akurat. Przepięknie to wygląda. I one przeważnie są niesmaczne, a ten był dobry. Jak kieliszek, jak soczek normalnie. Jak kieliszek, jak soczek. I mieliśmy jechać, ale nam się pospał niepijący kierowca. Nie, żebyśmy chlali, ale jak ja bym wypiła szampana, to ja nie wsiądę. Ja powącham dzień wcześniej i nie wsiadam. No więc kierowca spał, a dziewczynki się po prostu bawiły. Balowały. Balowałyśmy. Także cała noc przebalowana, bo tak patrzyłyśmy, tak, nie, kierowca musi być wyspany, żeby pojechać z powrotem. To jednak jest to trasa. W ogóle jak jechałam kawałek w jedną stronę, to barierkę prawie... Ale nie pytajcie. No. Bardzo mam zwrotne auto. Tak, ale żyjemy w ogóle, tak, było tak, tak fajnie, drifty były po prostu, Wrocław, były. Miasto mostów, droga do Wrocławia, droga driftów, tak, i ten, i tak gadałyśmy kabarety, coś tam, jak to Drunk History, tak, było. Także tak, i potem jak było już śniadanie koło 8, to się okazało, że znowu trwa. Tadam, jak już potrwało, to trzeba było dojechać, jak się dojechało oko na Maroko, drugie na Kaukaz, jakieś tam przekąszenie czegoś i nawet za bardzo nie pospałam, bo wzięłam sobie, zaczęłam oglądać zdjęcia, coś obrobiłam i mówię, a ej, zniknęło mi, nie grasz? Poczekajcie, światło, moja lampa, graj, no i ten, i co? Za jasno. No i potem się okazało, że w zasadzie po dwóch dobach, gdzie spałam 3 godziny, jak się położyłam spać, 3. Ale urodziny uważam za udane. Oczywiście drugi raz dziękujemy za zaproszenie. Fajnie było, super, rewelacyjnie, także Niola pyta, kiedy spotkanie we Wrocławiu. Uwielbiam to miasto i z miłą chęcią odwiedzę je ponownie. Jeżeli będę robiła spotkanie takie, które będzie spotkaniem, a nie prywatą, czyli urodzinami jednorożca jednego zresztą też, ale urodzinami, i to będę oznajmiała tydzień, dwa wcześniej, tak żeby każdy mógł się przygotować, dojechać, zaplanować, wylogistycznić, a na pewno będzie, bo nie zrobiliśmy jednej rzeczy, to znaczy zamknęli nam Sky Tower. Nie byłam tam jeszcze, tak strasznie sobie pomyślałam, że fajnie by było być na tym Sky Tower, choćby bilety wyprzedane. Mówię, nie, really. A potem już palm face zrobiłam w drzwiach szklanych na Sky Tower na zasadzie, nie, to w ogóle nikt nie pomyślał w czasach... prohibicji, chciałam powiedzieć, żeby online kupić bilety dzień wcześniej. No nie, po prostu nie, bo po co? Bo w ogóle why? A tu też były drifty, bo zaparkować w tym Wrocławiu, to nie pytajcie. Ja umarłam tam po prostu z nerwów. Ja się nie nadaję, co najmniej. Znaczy, jakbym musiała, to bym jechała, no bo nie musiałam. I ten, i to tak. No i Sky Tower nam zamknęli i mieliśmy iść, słuchajcie, do Galerii Dominikańskiej na punkt widokowy i jakoś nie wyszło, bo tak szybko minął czas, że po prostu tak. Niola mówi, że super, Sky Tower, można się w głowie zakręcić. Ja kompletnie nie mam lęku wysokości,
mi się w głowie nie kręci, stoję na krawędziach i robię natomiast mam lęk drabin i stołków, bo się boję, że się pode mną zawalą z ciężaru, także, ale to wiecie, to jest, to, widzicie co jest w głowie, jasne, każdy stołek po prostu pod moim ciężkim dubskiem się zaraz załamie. Ale nawet z tym nie walczę, bo jest to lekko nieszkodliwe, ileż to się chodzi po stołkach czy po drabinach. Także jakbym musiała być, nie wiem, jakimś alpinistą drabinistycznym, myjącym okna, to może bym z tym walczyła, ale nie muszę, to już wiecie, ten pająków też nie lubię, żyję. Ekspert mówi, że w Warszawie spotkanie będzie. Będzie. Będzie w Warszawie, nie wiem kiedy, dlatego że do Warszawy też mam, no ile to się półtorej godziny jedzie, żeby tylko zaparkować i już. I można się spotykać, i można... Gadać o głupotach, bo na tym polegają spotkania, gdy nie są żadne mądre wykłady, a tam nie prawię prawideł, tylko po prostu spotykamy się. Także opowiedziałam Wam normalnie dwudniówkę, która była rewelacyjna. Fajnieśmy się bawili, super było. Pozdrowienia z Warszawy są. Będzie, będzie. Jeżeli ja będę robiła jakiekolwiek spotkania, to zawsze jest ogłaszane, słuchajcie, na tyle wcześniej, żeby każdy z okolic mógł dojechać i się z nami spotkać, ponieważ to nawet nie chodzi o to, że my nagle się zaprzyjaźnimy, ale wiecie, w podobnej energii jednorożcowej możemy... poznać się, tym bardziej, że ja jestem kompletnie inna, tak jak Wy mnie tu znacie, ja kompletnie jestem inna, tak jak ja jestem życiowo, bo w każdej sytuacji, nie to, że mamy maski, bo to nie tak, bo jestem sobą, tylko jestem inna, bo każdy jest innym człowiekiem w danej sytuacji, więc tutaj Wam gadam, bo Wy mi nie odpowiadacie, więc gadam, nakręcenie panuje, bo panuje zawsze, kawka ma być nakręceniem, więc jest, a w życiu normalnie to ja tak słucham. Taka praca. No, bawiliśmy się super. Ktoś się pytał, czy blond. Znaczy tak, tylko ja Wam powiem tak, jak będzie umyty, będzie bardzo blond. A jak jest taki, że przedwczorajszy, bo już głowy to mi się nie chciało myć, to wiecie, się zepnie, wygląda. No. Czym ja mam coś do ogłoszenia? Najważniejsze rzeczy mam do ogłoszenia takie. Jutro jest dzień, wtorek jest dzień magiczny. Wtorek jest dzień magiczny. Słuchajcie, Mabon i pełnia naraz, w ogóle rewelacja. I chyba ta pełnia w Pannie, więc też taka układająca pewne rzeczy. I chciałabym, żebyście uczestniczyli. Rytuał wrześniowy nam się skończył, za który serdecznie dziękuję. 130 osób mniej więcej codziennie, oprócz piątku, bo balowali przecież. Brało udział na żywo. Więcej osób brało udział pewnie też nie zawsze na żywo, ale to już jest fajny krąg, który mocy nam, naszym działaniom dodaje. Wrzesień oczyściliśmy. Teraz będziemy w październiku nakręcać się. Pamiętajcie, te rytuały są darmowe. Pełnia kosztuje 22 zł, ale to wiecie, to jest jakby insza inszość. Natomiast w październiku będziemy mieli październikowy, będziemy nakręcać przywileje. Więc też 12 dni do poświęcenia od poniedziałku do piątku na tej zasadzie. I we wtorek będzie się działo. Na pełnię możecie się jeszcze zapisywać do wtorku. I ja zawsze mówię, zgłoszenia są przyjmowane do 19. I zawsze po 19. Jest jakieś 5 maili z imieniem i z datą urodzenia. I zawsze jest jakiś jeden mail, 21.03. 21.21. Znaczy trwa rytuał, wy się zgłaszacie. Więc pomyślcie o tym dzisiaj. Pomyślcie o tym dzisiaj i pełnia. No pełnia w pełnia w nów. Tak, już nie skoczyliście. Pełnia w Mabon. Pierwsza pełnia w nowym roku numerologicznym. I to chciałam powiedzieć. Dokładnie tak. Czyli mamy dużo do działania. Ja będę miała formalne, bo jeszcze nie swoje działania, takie o 19 wisienkowy krąg, który będzie robił rytuał równowagi. O 20 mamy pudełkowy rytuał, który będzie pudełkowym rytuałem mabonowym. O 21 mamy nasze działania na kanale. Zaraz Wam powiem, co przygotować. A o 22 mamy pełnię. Voilà, na nasze działania na kanale, darmowo, 21, darmowo, dla wszystkich, ważne, bo sabatowe, dusić będę, jak nie będziecie. Potrzebne są ziarna, klej, kartki, najlepiej grubsze, słoiczek, 3 złote monety, świece. I otworzymy krąg i zamkniemy krąg, a w międzyczasie robimy słoiczek na bogactwo, mandalę mabonową, która przez cały rok jest takim wyrazem, włożeniem naszej energii w wyraz podziękowania za zbiory i przyciągnięcia większych plonów. I mabonowe ludki! Żołędzie są potrzebne. Jeszcze nazbierałam we Wrocławiu żołędzi. Trochę.
Ja zebrałam 2, a wy zebraliście z 20. Też byłam dobrze zakręcona. Mabonowe ludki są do tego. Mam tutaj do utylizacji stare. Pójdą. Jeden ludek mi został. Jeden, słuchajcie, moje mabonowe ludki są żenadę. Ale to nie o to chodzi. Jest rządź. Moje mabonowe ludki są do... Oh my god. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że taki mabonowy ludek, to są ludeczki na smuteczki. Jeżeli są jakieś bardzo negatywne rzeczy, które chcemy przeforsować, albo mamy jakieś pragnienie takie mocne, to mówimy ludku, to pragnienie, i ludku zakopujemy w ziemi. I ludku spełnia. Ludku spełnia. Miałam 10 ludków, mam jednego, a wykorzystałam jednego, poszły sobie. Jakby, nie, naprawdę, to nie jest śmieszne, bo ja brałam stąd ludki, wiedziałam ile, od razu mam dalej, nie? Brałam stąd ludki, wiedziałam ile jest, ale dzisiaj go wykorzystam dzień przed mabonem, jutro robię nowe. To wszystko na jutro potrzebne? Tak, to wszystko na jutro potrzebne. Jakieś konkretne nasiona? Ja nie mam konkretnych nasion. Mam Jasia fasolę, mam jakąś gorczycę. To ja do papieru, nie? Coś takiego. No dobrze by było, jakby się dobrze przyklejało do papieru, bo to się sypie. Myśmy już zutylizowały poprzednie, tak. Także robimy na nowe. Ja jeszcze muszę zajrzeć, czy ja mam słoik tutaj, czy ja go już, bo one to nam trochę gniły. Już oddałam. Dokładnie, one nam trochę gniły, teraz zrobimy na sucho, nic nie będzie gniło. Także tak. Także będziemy robić mabonowe ludeczki na smuteczki. I to jest najważniejsze. Jutro siadacie o 21 i o czynicie z nami, oglądacie. Oglądacie to pikuś. Prawdziwa wiedźma to czyniąca wiedźma, więc robimy mabonowe ludeczki. O 21 jest mabon, a o 22 spełnia. Taka kolejność. Którą jeszcze raz umieszczę, bo... Tak, bo to się wszystko się meli. Dobrze. Nas interesuje oprócz pudeł wiśnie o 19. Tak, wy tego nie widzicie. Pudełkowy o 20. Wy tego nie widzicie. My wszyscy o 21 darmożka, my wszyscy o 22 nie darmożka, 22 zł dla mnie. 22 zł, tak jest. No, zapisujemy się imię, rok urodzenia. Na maila rytualezotarotmałpa@gmail.com. Także tak. Czy mam jeszcze coś do ogłoszenia? Nic w tym tygodniu. Samhainy wychodzą, słuchajcie, ile tam można. Także tak. Nasionka od papugi też mogą być, oczywiście, że tak. Nasiona. My mamy groch, soczewice, jabłko fasole. Mam jabłko, bo będziemy robić jabłko jeszcze pudełkowy. Tak, na pudełkowy musi być jabłko, bo będziemy robić magiczny świcznik. Ofiarę od razu z jabłka. Dla przodków również. Jabłka nie wysyłałyśmy, bo to... No. Nie, no jabłka nie wysyłałam, bo... Zależy, jakie się kupi. Jak jeszcze kupię od chłopa, to by poleżało, nie? Przezimowało, a jak... Ale za granicę nie wiem, czy by doszło, nie? Znaczy pewnie by doszło, tylko w jakim stanie? Ogryzek. No tak, obowiązek jabłka. Dokładnie, czyli to działamy, to robimy. I 45 minut Wam poopowiadałam, nie mając nic do powiedzenia. To się nazywa, do polityki nie pójdę, ale naprawdę... Ale super, dobra. To ja lecę do roboty, bo biorę się za zaległe układy kart urodzinowe, których mam pokorzone. Ja ci jeszcze dołożę, bo mi ludzie popłacili. Super. No więc biorę się do pracy, widzimy się wieczorem. Dzisiaj mamy poniedziałek, to ja mam wisienki o 20, a my się widzimy o 21. Buziaczki, stary słoik, co z nim zrobić? Wszystko oddajemy żywiołom, każde artefakty. Te sabatowe są roczne zazwyczaj. Wszystko oddajemy żywiołom. Czyli wiecie, w skrajnych przypadkach, jak jest ziemia zamarznięta, tak do wrzucicie też pójdzie, ale ja zakopuję, no bo tak, fajeru nie wypalę, bo będą ścigać, bo po co? Do wody to tak jakoś głupio. A ziemia przetrawi. Także tak, pogotowie runi żywiołów. No oczywiście, że kiedy? 5 doby nie spałam, kiedy? Nie wiem, jak mi się teraz przypomni, w tak zwanym międzyczasie to zrobię. Dobrze, że mi przypomnieliście, bo mi z głowy wyleciało totalnie. Ostrów Tumski mam w głowie. Bańki w nocy mam w głowie. Szampana ze złotym brokatem mam w głowie. Drifty na dwóch kołach. A mam wytrzymałe auto. Drifty na dwóch kołach mam w głowie. No. Pogotowie runi żywiołów już teraz też przez Was. Przez Was. Czas na ziemię, Wiśniewska, do roboty wracam. Dobra, do roboty. Buziaki, ja Wam nie życzę miłego dnia, tylko ja Wam życzę miłego tygodnia. Bo kawka jest co tydzień. Miłego, konstruktywnego, cudownego tygodnia. Miły to może być pluszaczek. To ma być świetny tydzień. No.
Ula się pyta, zakopujemy słoik czy wnętrzności. Ja myślę, że zakopmy wnętrzności, żeby słoik wymyć, wyczyścić, wyciągnąć z niego energię i tyle. Niech już ta Matka Ziemia, co może, słuchajcie, bo jest też tak, kłótnie na tych, kłótnie na wszystkich grupach ezoterycznych. Bo podgrzewacze mają to żelazne, lalalala. Dobra, zakop, zakop resztki, wywal żelazne. Róbmy na swoim podwórku tyle, ile możemy, no ale są artefakty, które i tak zakopię, bo na przykład, nie wiem, nóż rytualny służący, nieważne do czego, ale jednorazowo i też będzie zakopany w tej ziemi, znajdą go archeolodzy po 300 latach, będą się zastanawiali, co robi pod tym dębem. Trudno, bywa magia. Jak możemy, oddzielajmy, segregujmy, niech ta Matka Ziemia, szanujmy ją, też nie ucierpi. O, buziaki, do zobaczenia. Pa, pa. Jestem cały czas, nie mogę was wyłączyć.